Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku serii Pokaż co potrafisz. I kilka dni temu właśnie na tej mapie widzieliście tego samego gracza, czyli Toxic Randy. Cześć. Siema. W tym samym dniu w zasadzie zrobiłeś na tej samej mapie, tylko po prostu różnymi czołgami, świetne bitewki. Tym razem zobaczycie, jak zachowuje się po zmianach. Chyba nie wiem, czy ten czołg w ogóle uległ zmianie, za chwilę się dowiemy. Czyli ósmotierowy light chiński WZ-132. Przypominam, że w zasadzie ósmotierowe lighty wszystkie przeszły na dziewiątkę, oprócz chińskiego, no i lighta premium. Dobra, słuchaj, gdzieś ty to wjechał? Na taki buścik mały, żeby pobijać te medy, które podjadą na środek. Aha. Tam jedzie tylko light, czy też może nawet szybki heavyk? Tak, nie ma problemu. Jak masz 50 tam na godzinę, to tam wjedziesz sobie spokojnie czołgiem. Dobra, czyli tak. Po patchu 9.18 light chiński został na swoim tierze. Czy coś się zmieniło w tym lajcie? Czy dodano mu cokolwiek? Czy zostawiono takim, jakim był? Z tego, co ja wiem, to kompletnie nic się nie zmienił. Tak, jaki był, taki pozostał. No, ja oczywiście tam delikatnie popełniłem błąd, bo kupiłem go, myśląc, że on przejdzie na dziewiątkę. Oczywiście nie przeszedł, więc musiałem go później sprzedać, czyli straciłem trochę kasy. A nie, zostawiłem sobie go. Właśnie. No i jako moją pierwszą dziesiątkę light zakupiłem Chińczyka. Czy ty już masz jakąś dychę lighta? Tak, posiadam w sumie już wszystkie lighty wybadane, ale mam trzy kupione dopiero, tak? Czyli? No, tego ruskiego lighta niemieckiego i to tego chińskiego mam kupionego. Jeszcze mam wybadanego tego francuskiego i amerykańskiego, nie? Chociaż Francuza to raczej nie będę kupować, bo to słabo wygląda. No, dobra, no to cóż, opowiadaj, jak to z tymi dziesiątkami, która dziesiątka twoim zdaniem, oczywiście każdy ma swoje zdanie na temat tych dziesiątek, ale twoim zdaniem, czy Chińczyk, czy Rusek, czy może Niemiec? Ciężko powiedzieć, wiesz. Każdy jest jakiś inny, to myśl, każdy jakiś light ma coś dobrego, coś do dupy, tak. Na przykład taki ruski light ma niesamowite camo, ale za to penetracja działa, jest okropna, tak. Ciężko ma problem z przebiciem jakichś dziewiątek nawet opancerzonych, tak, STI czy coś od przodu. Dokładnie, nawet na goldzie, bo ma tam 246 papeny na goldzie, tak. Więc to jest bardzo mało. Chiński light, no to ma całkiem fajne działo, nie powiem. Do tego wieżę, która, no, sporo dinga. Jak uważasz, te lighty będą brane pod uwagę w jakichś tam rozgrywkach klanowych, czy raczej lepszym spotterem jest Barczat, który ma to działo lepsze? Ja raczej Barczat. Chociaż można wziąć takiego z jednego lighta, nie wiem, na jakiegoś pasywnego spota, nie? To w ten czas ruskiego. A tak to nie, raczej nie. Dalej są za słabe, tak, jeśli chodzi o dziesiąte tiery. A czy masz jakieś, znaczy, czy grasz jakimiś jeszcze innymi lightami oprócz tych dziesiątek? Bo z tego, co zauważyłem, wiele lightów na przykład nie uległo w ogóle zmianie, a zmienił się im matchmaking. Na przykład damy na to czołg premium niemiecki, ten Bulldog, czy też wiele czołgów premium T71 bodajże. Nie wiem, czy coś się orientowałeś w tej sprawie, który light w tej chwili może być lepszy niż był przez ten matchmaking, czy raczej? Nie, raczej nie. Takimi tierami to już za bardzo nie gram, bo nie opłaca się dla mnie. No. I
A, teraz troszeczkę. No, a taki. W zasadzie zostało ci 370 HP. No, lighty no niestety mają najmniejszą ilość HP. Szczerze mówiąc, mi tak fajnie się gra tymi lightami oczywiście, ale przyzwyczajony byłem do tego, że ten light grał na wyższych tierach zawsze. I nie było presji na mnie drużyny, że cholewcia weź jedź, bij. A na początku zazwyczaj lightem spotowałem, a to tak dziwnie, jak czasami jestem na przykład trzy tylko na przykład dziewiąte tiery, reszta ósemki, siódemki, a ja takim T-54 lightweightem na przykład próbuję spotować tym siódemką i ósemką, no i wtedy czasami mnie tam wyzywają. Szczerze mówiąc, wolałem grać tym lightem na wyższe tiery przez spot, przez ten styl gry. No a teraz matchmaking jest taki sam. I jak to oceniasz z tym matchmakingiem? No, słabo to trochę, bo lighty mają dużą przewagę teraz, jeśli ich wylosuję na topkę, tak? Taki z trzeci, czy tam, nie wiem, Oho, czy coś. Jak wylosuję kontra WZ taka, no to nie ma szans, no. Bardzo przepraszam, miałem okropnie ważny telefon, ale jedziemy dalej, czyli... Dobra, tak tylko cyferkowo wspomnę. Wiemy, że chińska dziesiątka Light jest... ma najmocniejsze działo, bo jedyne, które wali po 390, ma najlepszą penetrację. Niemiec też ma w miarę też ma ponad tam 240. No ale ta ósemeczka nie uległa zmianie. Ty tutaj wystrzelałeś już wszystkie zwykłe pociski. Zostały ci goldowe. O penetracji 241. Na zwykłych jest penetracja 181, uszkodzenia 250, a przeładowanie 6,7. Tak to się prezentuje. Teraz stanąłeś. Też miałeś telefon? Nie. Czekałem, aż mi wyspotują tego pilota. Ale raczej nic nie było, więc... Czyli pilocik gdzieś tam na C1 próbuje wyświecić RHM-ka. No ale T30. Tak, tu myślałem, że już zginę, ale jednak nie trafił, to szczęście. Tak się mówi, że arty już teraz nie one-shotują, ale właśnie zdarza się te maksymalne obrażenia strzelać w lighty. Ale chyba w Chińczyki to tak nie wchodzi, jak w te inne lighty, nie? Tak mi się wydaje. Znaczy... Ja jak przebiję, no to wejdzie, tak. Zależy, ale no w lighty to nieważne jaki, to tam wejdzie zawsze. To wszystko, co może. Oho, T30 pod górką, jeszcze typ 5 heavy gdzieś tam się czai. I WZ-cik się pokazał. No w zasadzie jesteś pod ciężkim ostrzałem, chyba trzeba uciekać, nie? Tak jest. Ta WZ-ta by mnie wyklepała, więc się wycofałem w miejsce. No wiadomo, że artyleria jest, można powiedzieć, możliwa do zaatakowania, ale light atakuje, no te dwa strzały trochę niezbyt tak, celne. Tutaj teraz seria kalafiorów. No i to jeszcze goldowe, które najwięcej kosztują. Coś piłeś? Nie. Ja tak mam po 6 kefirkach. No, ale te dwa ostatnie strzały weszły. No i wychodzi na to, że dwa heavyki. No ja bym, powiem ci szczerze, powoli ruszył po artę na twoim miejscu. A ty jaki miałeś plan? No chciałem jakoś ugryźć te. Oi, tak, czy tam oho. Oho i typa. Popróbować, ale no później pojadę tak czy siak po tą martę. No już w zasadzie tak i tak zrobiłeś prawie 5000 obrażeń. No na lighty ósmotierowe jest to naprawdę bardzo dobry już wynik. A
ale najgorsze było to, że już 8 pestek mi tylko zostało. Tak jest. Specjalista jest i szansa na medal Ridley'a Outersa. Jak widać, artyleria próbuje cię uderzyć. No i co? Teraz chyba widzę, że jednak... Czas po arty. Czas jechać po artylerię, która próbowała cię zniszczyć. No a później jak zostanie ten typ 5 heavy, to... Chociaż typ 5 heavy, to on jest twardy wszędzie w zasadzie. No on jeszcze mógł to wygrać. Tak teoretycznie. No. No właśnie tę dziesiątkę rozwalił. Tutaj przepraszamy widzów za scrollowanie. No i Arta ucieka, ale chyba nie zdąży. Nie zdąży. Dobra. No i typ 5 heavy. Jest szansa na 6000 obrażeń. Zobaczymy, czy się uda. Oj, zostałeś wyspotowany. Tak, już myślałem, że on zjedzie na mnie. Nie dobije, ale jednak mnie rolał. Na szczęście. Zajął się tym butekiem, który no... wyjeżdżał jak paść, tak. Poprzyjmował od niego sporo. No wutek jest na full hapie. No i nie może przebić tego typu. No typ... Oh my god, widziałeś to? No, widziałem. Właśnie już trochę podenerwowany byłem. No tak. Słuchajcie, ja tylko tak przypomnę, że typy 5 heavy jeżdżą teraz tą haubicą. To jest najmocniejsza haubica w grze w tej chwili, która potrafi na goldzie zone-shotować takiego wuteka. Więc ten wutek, można powiedzieć, miał trochę szczęścia. No ale sytuacja faktycznie jest jeszcze... Chociaż nie, no tyłeczek musi wejść. Tak jest. No i jest po bitwie. Zobaczmy na wynik, bo wynik jest naprawdę zacny. Czyli Ridley Waters, Orlik, High Caliber i Specjalista. No i 2000 przekroczone bazowego expa. Myślę, że jest się czym chwalić. Nie wiem, twój najlepszy exp? Nie, chyba nie. Nie, jeszcze nie. Zabrakło troszkę. Prawie 6000 obrażeń, 8 zniszczonych pojazdów, wszystko na dziesiątkach. Czyli no ten czołg w zasadzie się nie zmienił, a zmienił się mu tylko matchmaking. No, dokładnie. Czyli w zasadzie, jeżeli ktoś chce mieć jakiś light 8 poziomu, to myślę, że warto właśnie polecić tą WZ-kę chyba, tak mi się wydaje, bo ona była dobra, a teraz ma jeszcze lepszy matchmaking niż miała. Więc daje rady nawet na dziesiątkach, jak widzieliście. Dobra, Randy, dziękuję. Nie wiem po raz, który już u mnie występowałeś, bo jesteś już chyba jednym z rekordzistów. Teraz już piąty chyba. Tak jest, dobrze, więc pamiętam. Ja dziękuję, że chcesz się u mnie pokazywać. No i cóż, to wszystko. Dziękuję wszystkim. Trzymajcie się i do zobaczenia. Elu.